doświadczalnych kar. I te, i tamte muszą mieć ręce niczym nieskrępowane. Prawo nie przewiduje żadnych sankcji za przekroczenie kompetencji. Sądy mają zupełną swobodę wyboru środków represji. Nieograniczone prawo ich stosowania. Jeśli orzekają pozbawienie wolności, to mogą to robić bez określania terminu, to znaczy aż do odwołania. Sąd Ludowy, podobnie jak Reftrybunał, czyli Trybunał Rewolucyjny, kieruje się jedynie rewolucyjnym światopoglądem prawnym i rewolucyjnym sumieniem. Sentencje zarówno jednych, jak drugich tych organów są ostateczne i nie podlegają żadnej apelacji w żadnej instancji. Sądy ludowe, tak samo jak trybunały rewolucyjne, nieskrępowane są w swojej działalności żadnymi obwarowaniami formalnymi. Jedynym miernikiem ich ocen jest wymiar szkody, jaką podsądny zadał swoimi uczynkami interesom walki rewolucyjnej. Kryterium wyroku jest przydatność dla dzieła obrony i ludowej gospodarki. Z początku Reftrybunały miałem w swoim składzie ławników wyznaczanych przez miejscowe Sowiety, ale z czasem przybrały bardziej składny kształt stałej trójki, z tym, że jeden z jej członków delegowany był przez miejscowe kolegium gubernialnej Czeki, aby w ten sposób utrwalała się na wszystkich poziomach żywa więź między Reftrybunałami a Czerezwyczajką. 4 maja 1918 roku wydano dekret o utworzeniu najwyższego rewolucyjnego trybunału przy WCIK, Wszechzwiązkowy Centralny Komitet Wykonawczy. I wszyscy byli przekonani, że tym samym zakończone zostało dzieło rozbudowy systemu sądowego. Ale jak daleko jeszcze było do tego? Okazało się jeszcze konieczne dla zapewnienia rozwoju kolejnictwa stworzenie ogólnokrajowego systemu rewolucyjnych trybunałów kolejowych. Stworzono też jednolity system rewolucyjnych trybunałów wojsk i ochrony wewnętrznej. W 1918 roku wszystkie te systemy zgodnie już działały, nie zostawiając na terytorium RSFSR żadnego luzu dla przestępstw i wykroczeń przeciw rewolucyjnej walce mas. Jednakże bystre spojrzenie towarzysza Trockiego wykryło braki w tej pozornie kompletnej konstrukcji i 14 października 1918 roku podpisał on rozkaz o sformowaniu jeszcze jednego systemu – rewolucyjnych trybunałów wojennych. Kierując bez chwili wytchnienia ref wojen Sowietem Republiki i tak zajęty ratowaniem Republiki od wrogów zewnętrznych, ten nasz wódz i inspirator nie rozwinął detalicznie swojego pomysłu, ale za to nadzwyczaj trafnie wybrał przewodniczącego Centralnego Rewolucyjnego Trybunału Wojennego w osobie towarzysza Daniszewskiego, który nie tylko w błyskotliwy sposób zorganizował i rozbudował cały system tych nowych jeszcze organów, lecz również napisał teoretyczne uzasadnienie tej instytucji pod tytułem Rewolucyjne Wojenne Trybunały. Jeden egzemplarz tej jego broszury cudem się uchował i trafił do naszych rąk. Co prawda, broszura opatrzona jest stemplem tajne, ale z powodu przedawnienia zostanie mi może darowane ujawnienie jej fragmentów. To, co pisałem wyżej o sądach, też z tej broszury pochodzi. Zaraz po październiku, w zgodzie z jego hasłami i tymi zwyczajami, które panowały w armii już od czasów lutego 1917 roku, istniało przeświadczenie, że w Czerwonej Armii sądy pułkowe i dywizyjne pochodzić będą z wyborów. Ale ich demokratyczną działalnością niedługo się rozkoszowano i wkrótce w ogóle już ich nie było. Spontanicznie pojawiały się wszędzie sądy polowe, trójki, a swoją drogą działały, to znaczy rozstrzeliwały, frontowe organy Czeka i swoją drogą organy kontrwywiadu, forpoczty późniejszych wydziałów specjalnych. W czasie tych surowych dla Republiki miesięcy, kiedy towarzysz Trocki oznajmił na posiedzeniu WCIK: my, synowie klasy robotniczej, zawarliśmy tu pakt ze śmiercią, a to znaczy, że zwycięstwo będzie nasze. Trzeba było zmusić wszystkich naraz i każdego z osobna, aby wytężył się i wykonał swój obowiązek. Rewolucyjne wojenne trybunały to przede wszystkim organy służące do niszczenia, izolacji, unieszkodliwiania i terroryzowania wrogów robotniczo-chłopskiej ojczyzny. I dopiero w drugiej kolejności
Są to sądy ustalające stopień winy danego osobnika. Strona piąta. Rewolucyjne wojenne trybunały mają kompetencje jeszcze bardziej wyjątkowe niż zwykłe trybunały rewolucyjne, które wdrążyły się w ogólny system sądownictwa ludowego. Jakże to jeszcze bardziej wyjątkowe? To już brak tchu, aż trudno dać wiarę. Co może być bardziej wyjątkowe od ref trybunałów? Zasłużony działacz tych organów, autor wielu wyroków z tamtych lat, wyjaśnia to nam. Obok organów sądowych powinny istnieć organy, jeśli można tak rzec, sądowej represji. Strona ósma. Czy pojmie tę różnicę nasz czytelnik? Z jednej strony czere zwyczajka, czyli represja pozasądowa, z drugiej strony ref trybunał, bardzo uproszczony, bardzo nielitościwy, ale mimo wszystko jakiś rodzaj sądu. A między nimi, rozumiecie? Między nimi brak właśnie organów zagłady w majestacie prawa. Oto czym jest rewolucyjny wojenny trybunał. Rewolucyjne wojenne trybunały od pierwszej chwili były bojowymi organami rewolucyjnej władzy. Od razu dano im określony ton i kurs, nie pozwalający na żadne wahania. Udało nam się umiejętnie wykorzystać doświadczenie nagromadzone przez ref trybunały i jeszcze je rozwinąć. Strona 13. A napisane to jest jeszcze przed wydaniem pierwszej instrukcji przysłanej w styczniu 1919 roku. Dla lepszej współpracy z czere zwyczajką wykorzystano również zwyczaj, aby jeden z członków ref wojen trybunału był delegatem oddziału specjalnego dowództwa frontu. Ale fronty nie były formacjami trwałymi. Po ich zniknięciu ref wojen trybunały wcale nie rozpadały się, tylko zapuszczały korzenie w okręgach i obwodach dla walki i bezpośredniej likwidacji uczestników powstań. Strona 19. Ref wojen trybunały sądziły ludzi za dezercję z miejsca pracy, ponieważ w danych okolicznościach jest to taki sam akt kontrrewolucji, jak zbrojne powstanie przeciw robotnikom i chłopom. Strona 21. Nawet za grubijański stosunek do podwładnych, niechlujne pełnienie obowiązków służbowych, niedołęstwo w pracy, ignorowanie własnych praw. Strona 23. I tak dalej, i tak dalej. Ref wojen trybunały istniały nie tylko dla wojskowych, lecz również dla wszystkich cywilów w rejonie frontu. Są one organem walki klasowej ludu pracującego. Aby nie wynikły spory z trybunałami działającymi w sąsiedztwie, przyjęto zasadę. Kto pierwszy rozpocznie dochodzenie, ten ma sądzić i żadnego odwołania być nie może. Wyroki zależały od sytuacji na frontach. Po zwycięstwie na odcinku południowym wiosną 1920 roku nadeszła dyrektywa, by zmniejszyć ilość egzekucji i rzeczywiście w ciągu pierwszego półrocza rozstrzelano tylko 1426 osób, nie licząc ref trybunałów, ani trybunałów kolejowych, ani trybunałów wojsk ochrony, ani czere zwyczajki, ani kontrwywiadu. I tu przypomnijmy stolpinowską cyfrę 950 skazanych na śmierć, co położyło tamę anarchicznej fali morderstw w całej Rosji. Przypomnijmy też tych 894 powieszonych w ciągu 80 lat poprzedniej historii Rosji. A latem 1920 roku rozgorzała wojna z Polakami i w ciągu samego tylko lipca i sierpnia ref wojen trybunały, nie licząc, patrz wyżej, orzekły 1976 wyroków śmierci. Strona 43. Danych z innych miesięcy brak. Ref wojen trybunały miały prawo bezpośrednio i doraźnie skazywać na śmierć dezerterów i agitatorów wzywających do zakończenia wojny domowej, to znaczy pacyfistów. Strona 37. Powinny były odróżniać morderstwo kryminalne, niepodlegające rozstrzelaniu, od mordu politycznego, rozstrzelanie. Strona 38. Okradzenie osoby prywatnej, trybunały powinny tu przejawiać troskę i łagodność, albowiem dostatki, w jakie burżuazja opływa, popychają ludzi do kradzieży, od kradzieży dobra społecznego, cały ciężar rewolucyjnej kary. Żadnego wykazu kar formułować nie sposób, nie miałoby to tutaj sensu. Jednakże
nie możemy obejść się bez dyrektyw i instrukcji. Strona 39. Nader często rewolucyjne wojenne trybunały funkcjonować muszą w warunkach, w jakich trudno określić, czy działają jako organy sądowe, czy też po prostu jako oddziały bojowe. Nierzadko sprawa toczy się jednocześnie w sali sądowej i na ulicy. Rozstrzelania nie można uważać za rodzaj kary. Jest to po prostu sposób fizycznej likwidacji wroga klasy robotniczej i może być stosowane w celu zastraszania, terroryzowania innych przestępców. Strona 40. Kara nie jest aktem zemsty za winę. Nie jest też tej winy odkupieniem. Trybunał wyrabia sobie zdanie o osobowości przestępcy o tyle, o ile można wysnuć takie ustalenia z jego zachowania się i z jego przeszłości. Strona 44. W praktyce rew wojen trybunałów traci wszelki sens prawo apelacji wprowadzone przez burżuazję. W ustroju sowieckim nikomu nie jest potrzebna ta mitręga. Wprowadzanie praktyki odwołań jest rzeczą absolutnie niedopuszczalną. Odmawia się prawa do wnoszenia skarg kasacyjnych. Wyroki należy wykonywać prawie bez zwłoki, aby efekt represji był jak najsilniejszy. Trzeba koniecznie odbierać przestępcom wszelką nadzieję na odwołanie albo zmianę wyroku rewolucyjnego Trybunału Wojennego. Rewolucyjny Trybunał Wojenny jest niezbędnym i wiernym organem dyktatury proletariatu i zadaniem jego jest przeprowadzenie klasy robotniczej przez niebywałe zwały ruin, przez oceany krwi i łez, aż do krainy wyzwolonej pracy, szczęścia mas pracujących i wszelkiego piękna. Można by cytować dalej i dalej, ale chyba dość tego. Rzućmy tylko okiem w głąb tej przeszłości. Ogarnijmy wzrokiem buchającą wówczas ogniem mapę naszego kraju. Spróbujmy wyobrazić sobie te żywe osady ludzkie, o których nie ma nawet wzmianki w broszurze. W każdym zdobytym mieście nie tylko wykwitały zaraz dymki wystrzałów na podwórcach czeki, lecz również długo jeszcze zasiadały nieznające snu rew trybunały. I po to, by dostać kulę, nie trzeba było być koniecznie białym oficerem, senatorem, ziemianinem, zakonnikiem, kadetem, eserem czy anarchistą. Wystarczyło mieć w tych latach białe, miękkie ręce bez odcisków, aby pójść pod mur. Ale łatwo odgadnąć, że za bunty w Iżewsku albo Wodkińsku, Jarosławiu albo Muromie, Kozłowie albo Tambowie drogo zapłaciły również spracowane ręce. W tych fascykułach wyroków pozasądowych i trybunalskich, jeśli w ogóle kiedyś zostaną nam udostępnione, największe zdziwienie wzbudzi ilość nazwisk prostych chłopów, bo niezliczone były chłopskie ruchawki i powstania między 18 a 21 rokiem, chociaż nie roztaczają one swoich barw na kolorowych stronicach historii wojny domowej. A nikt nie fotografował i nie uwieczniał aparatem filmowym tych ludzi zbrojnych w kłonice, widły i topory, gdy tłumem szli przeciw karabinom maszynowym, ani później, gdy ze związanymi rękoma 10 za 1 w długich szeregach czekali na rozstrzelanie. Sapożkowskie powstanie pamięta się do dziś tylko w Sapożku, pitelińskie tylko w Pitelinie. Z tejże pracy Łacisa wiadomo, że w ciągu tych 1,5 roku na terenie tychże 20 guberni stłumiono 344 powstania. Chłopskie ruchawki już w 1918 roku zaczęto nazywać kułackimi. Jak mogli bowiem zwykli chłopi buntować się przeciwko władzy robotniczo-chłopskiej? Ale czym wytłumaczyć wobec tego, że za każdym razem chwytały za broń nie 3 chaty we wsi, tylko cała wieś? Czemuż to masa biedoty wiejskiej nie brała się do takich samych wideł i toporów, aby pozabijać zbuntowanych kułaków, tylko razem z nimi szła na CKM-y? Łacis. Innych chłopów, kułak, zmuszał obietnicami, szczuciem i groźbami do brania udziału w tych powstaniach. Ale jakież obietnice mogły mierzyć się ze sloganami komitetów biedoty? Jakie groźby mogły być straszniejsze od CKM-ów CZON-u, czyli Czastia Sobowo Naznaczenia, oddziały specjalne, jednostki bezpieczeństwa wewnętrznego?
A iluż jeszcze przypadkowych, no zupełnie przypadkowych ludzi wpadało między te kamienie młyńskie. Z takich właśnie składa się nieuchronnie połowa ofiar każdej strzelającej rewolucji. Oto sprawa tołstojowca Jewa z 1919 roku, opowiedziana przez niego samego dopiero dziś. Nawet teraz w 1968 roku nie odważy się przytoczyć jego pełnego nazwiska. Zaraz po proklamowaniu powszechnej obowiązkowej mobilizacji do Armii Czerwonej, rok po hasłach precz z wojną, bagnet w ziemię, wszyscy do domów, w samej tylko gubernii Riazjańskiej w okresie poprzedzającym wrzesień 1919 roku wyłapano i odesłano na front 54 697 dezerterów. A iluż to zastrzelono na postrach na miejscu. Jew zaś wcale nie był dezerterem, tylko otwarcie odmówił pełnienia służby wojskowej z uwagi na swoje przekonania religijne. Zostaje przemocą wzięty do wojska, ale w koszarach wzbrania się przed wzięciem broni do ręki. Nie chodzi na ćwiczenia. Oburzony komisarz jednostki przekazuje go do dyspozycji czeki z meldunkiem, że nie uznaje władzy sowieckiej. Przesłuchanie. Przy stole siedzi trzech czekistów. Przed każdym leży nagan. Znamy takich bohaterów. Zaraz tu będziesz klękał przed nami. Zgódź się natychmiast. Masz walczyć w szeregach. Inaczej tu cię zastrzelimy. Ale Jew nie ustępuje. Nie może walczyć, bo jest wolnym chrześcijaninem. Jego sprawę przekazują do Reftrybunału miasta Riazania. Proces pokazowy ze 100 ludzi na sali. Stary obrońca o miłych manierach, wykształcony oskarżyciel, słowo prokurator zabronione jest aż do 1922 roku, Nikolski, również stary prawnik. Jeden z ławników stara się dowiedzieć od oskarżonego, jakie są jego przekonania. Jak to się dzieje, że wy, przedstawiciel mas pracujących, uznajecie poglądy arystokraty hrabiego Tołstoja? Przewodniczący Trybunału przerywa i nie pozwala oskarżonemu na odpowiedź. Powstaje spór. Ławnik. Nie chcecie więc zabijać ludzi i namawiacie innych, żeby tego nie robili. Ale biali zaczęli tę wojnę. Wy zaś przeszkadzacie nam się bronić przed nimi. No to poślemy was do Kołczaka. Tam możecie głosić swoje hasła nie sprzeciwiania się złu. Jew. Gdzie mnie poślecie, tam pojadę. Oskarżyciel. Trybunał powinien zajmować się rozpatrzeniem nie wszystkich działań przestępczych, lecz tylko skierowanych przeciw rewolucji. Ze względu na znamiona występku, który tu rozpatrujemy, żądam przekazania tej sprawy pod obrady Sądu Ludowego. Przewodniczący. He, znamiona. Ale prawnik, widział go kto? My kierujemy się nie paragrafami, tylko naszym rewolucyjnym sumieniem. Oskarżyciel. Domagam się, aby żądanie moje zostało zaprotokołowane. Obrońca. Przyłączam się do opinii oskarżyciela. Sprawa powinna być rozpatrywana przez sąd powszechny. Przewodniczący. No to stary dureń, gdzieżeście takiego wytrzasnęli? Obrońca. Przez 40 lat jestem czynny jako adwokat, ale takie obelgi słyszę po raz pierwszy. Proszę o wpisanie do protokołu. Przewodniczący ryczy ze śmiechu. A wpiszemy, wpiszemy. Śmiech na sali. Sąd oddala się na naradę. Z sali narad dochodzą odgłosy kłótni. Wychodzą, wyrok gotów. Rozstrzelać. Na sali hałas, ludzie są oburzeni. Oskarżyciel. Zakładam protest przeciw sentencji i odwołam się do Komisariatu Sprawiedliwości. Obrońca. Podpisuje się pod słowami oskarżyciela. Przewodniczący. Usunąć wszystkich z sali. Konwojenci prowadzą Jewa do więzienia i pogadują. Gdyby to wszyscy byli tacy jak ty, bratku, dopiero by dobrze było. Nie byłoby żadnych wojen, nie byłoby ani białych, ani czerwonych. Wrócili do swoich koszar, zwołali wiec żołnierski. Wiecujący potępili wyrok. Napisali protest, posłali go do Moskwy. Oczekując z dnia na dzień śmierci i widząc przez okno, jak rozstrzeliwuje się innych, Jew przesiedział tak 37 dni. Nadeszła w końcu rezolucja. 15 lat surowej izolacji. To pouczający przykład. Choć rewolucyjna praworządność częściowo zwyciężyła, ale ileż to wymagało starań ze strony przewodniczącego Trybunału? Ileż jeszcze na świecie bałaganiarstwa,
jak mało dyscypliny i uświadomienia. Oskarżyciel fraternizuje się z obrońcą. Konwojenci wtykają palec między cudze drzwi, wysyłają jakieś rezolucje. O, niełatwo zdobywa sobie teren dyktatura proletariatu i nowe sądownictwo. Ma się rozumieć, nie wszystkie rozprawy mają tak niechlujny przebieg, ale ta przecież też nie była jedyna. Ileż to lat jeszcze minie, zanim ukształtuje się, wyjaśni i umocni słuszna linia, zanim obrona stanie na tej samej pozycji, co prokurator i komplet sędziowski, zanim sam podsądny do nich się przyłączy, zanim masy poprą to jednolicie swoimi rezolucjami. Przebadanie tego długiego szlaku to szczytne zadanie przyszłych historyków. Co zaś do nas, to nie bardzo wiemy, jak się poruszać w tej różowej mgle. Kogo pytać o dane? Rozstrzelani nie opowiedzą, rozproszeni nie zacytują, ani podsądnych, ani adwokatów, ani konwojentów, ani obecnych na rozprawie. Gdyby nawet ktoś z nich żył jeszcze, nie pozwolą nam przecież odszukać. Cóż, jak widać, pomóc nam tu może tylko rzecznik oskarżenia. Ktoś życzliwy udostępnił nam oto jeden z ocalałych egzemplarzy Księgi Przemówień Oskarżycielskich płomiennego rewolucjonisty, pierwszego robotniczo-chłopskiego narkoma spraw wojskowych i dowódcy naczelnego, później twórcy oddziałów sądów specjalnych Ludowego Komisariatu Sprawiedliwości. Projektowano już osobiście dla niego specjalny tytuł Trybuna, ale Lenin to udaremnił. Słynnego rzecznika oskarżenia w najważniejszych procesach, w końcu zdemaskowanego jako zaciekły wróg ludu, słowem Krylenki. Jeśli więc chcemy mimo wszystko przyjrzeć się, choćby pokrótce, najważniejszym procesom publicznym, jeśli bierze nas chęć, by podyszeć powietrzem sali sądowej pierwszych lat porewolucyjnych, musimy wczytać się w tę książkę. Nie ma innych źródeł. Trzeba też nadrobić własnym domysłem wszystko, czego brak i wszystko, co partykularne. Oczywiście wolelibyśmy mieć przed oczyma stenogramy tych procesów, usłyszeć zamogilne, dramatyczne głosy tych pierwszych podsądnych i tych pierwszych adwokatów, rozlegające się w dniach, gdy nikt jeszcze nie mógł przewidzieć, jak nieubłagana lawina zacznie się toczyć, porywając także tych z ref Trybunału. Jednakże, jak wyjaśniał Krylenko, wydanie stenogramów było rzeczą niedogodną z uwagi na szereg przeszkód technicznych. Dogodną zaś rzeczą było wydanie tylko jego oracji oraz sentencji Trybunałów, które już wtedy całkowicie były zgodne z postulatami oskarżyciela. Ponoć w archiwach ref Trybunałów Moskiewskiego i Najwyższego panował wtedy, w 23 roku, bynajmniej nie idealny porządek. W przypadku wielu spraw stenogram okazał się tak bardzo pogmatwany, że trzeba było albo wykreślać całe stronice, albo rekonstruować tekst z pamięci. Szereg zaś najpoważniejszych procesów, a w ich liczbie sprawa buntu lewicowych eserów, sprawa admirała Szczastnego, sprawa angielskiego dyplomaty Lockharta, prowadzony był w ogóle bez żadnego stenogramu. Dziwne. Sąd nad lewicowymi eserami to nie była fraszka. Po lutym i październiku to był trzeci z najistotniejszych punktów węzłowych naszej historii. Oznaczał przejście do systemu jednopartyjnego w naszym kraju. Rozstrzelano też niejednego, a stenogramu nikt nie pisał. A znów spisek wojskowy z 1919 roku zlikwidowany został przez WCK w trybie represji pozasądowej, w czym w jeszcze większym stopniu potwierdzało się jego istnienie. Aresztowano tam za jednym zamachem około 1000 osób. A co może dla każdego z nich robić osobne sądy? No i spróbuj w tych warunkach dojść ładu z procesami sądowymi onych lat. Ale pewnych ważnych zasad można się przecież doszukać. Na przykład super oskarżyciel powiadamia nas, że WCIK ma prawo ingerencji w każdą sprawę sądową, czyli Wszechzwiązkowy Centralny Komitet Wykonawczy.
WCIK ułaskawia i skazuje na śmierć wedle swego rozeznania i to bez żadnych ograniczeń. Na przykład wyrok skazujący na 6 miesięcy zamieniony zostaje na 10 lat. I, jak to czytelnik chyba rozumie, nie zwołano w tym celu plenum WCIK, tylko wyrok został skorygowany, powiedzmy, przez Swierdłowa w jego gabinecie. Dzięki temu wszystkiemu, klaruje nam Krylenko, nasz system korzystnie się odróżnia od fałszywej teorii podziału władz, teorii o niezależności władzy sądowej. Słusznie, bo sam Swierdłow już powiedział, to dobrze, że u nas władze ustawodawcza i wykonawcza nie są od siebie oddzielone, jak na Zachodzie, głuchym murem. Wszystkie problemy można więc szybko rozwiązywać, zwłaszcza przez telefon. Jeszcze bardziej otwarcie i jednoznacznie formułuje Krylenko w swoich przemówieniach sądowych ogólne zadania sowieckiego sądownictwa w okresie, gdy sam sąd był zarówno prawodawcą, podkreślenie Krylenki, jak narzędziem polityki, podkreślenie moje. Prawodawcą, bo przez 4 lata nie było żadnego kodeksu. Carskie odrzucono, swoich nie sporządzono. I niech nikt mi nie mówi, że nasze sądy karne powinny opierać się wyłącznie na istniejących normach pisanych. Przeżywamy proces rewolucji. Trybunał nie jest sądem, w którym mogłyby się odrodzić prawnicze wybiegi i kruczki. Jesteśmy twórcami nowego prawa i nowych norm etycznych. Choćby nie wiem, ile tu się gadało o wiecznotrwałych normach prawnych, sprawiedliwości i tak dalej, my już dobrze wiemy, jak drogo nas to wszystko kosztowało. Są to cytaty. Ale jeśli wasze wymiary kary porównać z naszymi, to może się okaże, że nie tak drogo. Może z tą wiecznotrwałą sprawiedliwością było jakoś przytulniej. Właśnie dlatego nie są potrzebne prawnicze subtelności, że nie trzeba wcale wyjaśnień, czy podsądny jest winien, czy nie. Pojęcie winy to stare, burżuazyjne pojęcie, jest teraz potępione. Tak więc usłyszeliśmy od towarzysza Krylenki, że Trybunał nie jest sądem, w którym i tak dalej. Innym razem dowiadujemy się od niego, że Trybunał to w ogóle nie jest sąd. Trybunał jest organem walki klasowej robotników, z którego czyni się użytek dla pokonania ich wrogów. Winien więc działać w interesach rewolucji, dążąc do osiągnięcia najbardziej pożądanych dla robotniczych i chłopskich mas rezultatów. Ludzie nie są po prostu ludźmi, lecz indywidualnymi wyrazicielami określonych idei. Niezależnie od cech osobistych podsądnego, należy wobec niego stosować tylko jedno kryterium – oceniać go z punktu widzenia pożytku klasowego. To znaczy, że wolno ci istnieć, człowieku, tylko jeżeli to pożyteczne dla klasy robotniczej. Skoro zaś sprawa tego pożytku wymagać będzie, wykażący miecz spadł na karki podsądnych, to żadne argumenty słowne nie pomogą. No, wszelkie tam adwokackie wywody i tak dalej. W naszym rewolucyjnym sądownictwie nie kierujemy się paragrafami, nie dbamy o stopień okoliczności łagodzących. W Trybunale musimy wychodzić z założeń celowości. W tych latach często tak bywało. Żyli sobie ludzie, żyli, aż tu naraz okazywało się, że ich istnienie jest niecelowe. Należy rozumieć to tak. Nie to obciąża podsądnego, co już on uczynił, ale to, co może zrobić, jeśli się go zaraz nie rozstrzela. Musimy bronić się nie tylko przed przeszłością, lecz także przed przyszłością. Deklaracje towarzysza Krylenki są jasne i wyczerpujące. Cały ten okres dziejów sądownictwa staje przed nami dzięki nim w pełnym świetle. Wiosenne opary ustępują nagle miejsca jesiennej przejrzystości. Może więc nie trzeba drążyć dalej. Nie trzeba kartkować jednego procesu po drugim. Te deklaracje będą wcielone w życie w sposób nieustępliwy. Wystarczy zmrużyć oczy i wyobrazić sobie salkę sądową, jeszcze pozbawioną złoceń, dociekliwych sędziów trybunalskich w skromnych fręczach, chuderlawych, z nienażartymi jeszcze gębami. Przedstawiciel zaś władzy oskarżającej, tak sam siebie tytułuje z lubością Krylenko, nosi cywilną, rozpiętą surducinę, spod której wygląda marynarska, pasiasta koszulka. Język, którym operuje główny oskarżyciel, ma taki kształt: interesuje mnie kwestia faktu. Proszę,
skonkretyzować moment tendencji. Operujemy na płaszczyźnie analizy prawdy obiektywnej. Czasami strzeli znienacka łacińskim przysłowiem, co prawda powtarza je przez kilka procesów z rzędu, dopiero po kilku latach dopracuje się drugiego. Ale też trzeba przyznać, że w trakcie tej rewolucyjnej bieganiny zdążył skończyć dwa fakultety. Co w nim ujmuje, to fakt, że o podsądnych wyraża się z całą bezpośredniością, zawodowi nikczemnicy i nie bawi się w żadną hipokryzję. Nie podoba mu się na przykład uśmiech oskarżonej wciąż jeszcze przed sentencją sądu. Mówi złowrogo, kawa na ławę. A co do was, obywatelko Iwanowa, z tym waszym uśmiechem, to znajdziemy sposób, żeby już nigdy więcej się nie pojawił. No więc jak? Ruszamy. A. Sprawa gazety Ruskie Wiadomości. Był to jeden z pierwszych i najwcześniejszych wypadków sądu nad słowem. 24 marca 18 roku ta znana profesorska gazeta wydrukowała artykuł Sawinkowa z podróży. Najmilej byłoby im schwytać samego Sawinkowa, ale gdzie go tu szukać, kiedy tę podróż diabli nadali? Zamknęli więc gazetę i posadzili na ławie oskarżonych sędziwego redaktora Jegorowa, proponując, by wyjaśnił, jak w ogóle się ośmielił. Toć nowa era trwa już 4 miesiące. Czas byłby się przyzwyczaić. Jegorow naiwnie się sumituje, że artykuł wyszedł spod pióra wybitnego działacza politycznego, którego opinie mają ogólniejsze znaczenie, niezależnie od tego, czy redakcja się z nimi zgadza. Dalej. Nie wydaje się mu oszczerstwem twierdzenie Sawinkowa. Nie zapominajmy, że Lenin, Natanson i spółka przyjechali do Rosji via Berlin. To znaczy, że władze niemieckie okazały im pomoc przy organizacji powrotu do kraju. Ponieważ tak było w rzeczywistości. Kajzerowskie Niemcy, znajdujące się w stanie wojny z Rosją, pomogły towarzyszowi Leninowi wrócić do kraju. Krylenko woła, że wcale nie myśli wysuwać oskarżeń o oszczerstwo. Dlaczegoż to? Gazeta jest sądzona za próbę wpływania na stan umysłów, bo to może gazeta mieć takie cele? Nie zarzuca się też gazecie wydrukowania zdania Sawinkowa: trzeba być szaleńcem i zbrodniarzem, aby poważnie twierdzić, że międzynarodowy proletariat nas poprze, ponieważ poprze nas jeszcze na pewno. Za próbę zaś wpływania na stan umysłów wyrok brzmi jak następuje. Gazetę wychodzącą od 1864 roku, która przetrzymała wszystkie niesłychane nawroty reakcji za Uwarowa, Pabiedonoscewa, Stolypina, Kasso i jeszcze tylu innych, teraz zamknąć raz na zawsze. Za jeden artykuł i raz na zawsze. Tak właśnie trzeba, toć chodzi o władzę. Redaktora zaś Jegorowa, aż wstyd powiedzieć, prawie jak w jakiejś Grecji, na 3 miesiące do izolatki. Nie taki już wstyd, jeśli pomyślimy, że to dopiero 18 rok, że jeśli stary przetrzyma, to znów go wsadzą. I to ile razy jeszcze? Dziwne, ale w ciągu tych lat sztormowych łapówki brane były i dawane z tą samą serdecznością, jak bywało od dawien dawna w Rosji i jak po dziś dzień jest w związku. Osobliwie zaś często obsypywano darami organy sprawiedliwości i aż strach powiedzieć – czekę. Oprawne w Safian ze złoceniami tomy historii milczą, ale starzy ludzie, naoczni świadkowie, przypominają sobie, że inaczej niż za czasów stalinowskich, losy więźniów politycznych w pierwszych latach rewolucji bardzo były zależne od łapówek. Brano je bez krępacji i wypuszczano za nie uczciwie. I oto Krylenko, który z dorobku 5-lecia wybrał tylko 1000 procesów, mówi nam o 2 takich sprawach. Niestety i moskiewski, i najwyższy trybunał dążyły do doskonałości nie prostą drogą. Grzęzły w rozmaitym paskudztwie. B. Proces 3 funkcjonariuszy śledczych Trybunału Moskiewskiego, kwiecień 1918 roku. W marcu 18 roku aresztowany został niejaki Beridze za spekulacje złotymi płytkami. Żona jego, jak to zwykle, zaczęła szukać sposobów, by męża wykupić. Udało jej się uchwycić ogniwo łańcucha znajomości, prowadzących do jednego ze śledczych. Ten wciągnął jeszcze 2 kolegów i podczas tajnego spotkania zażądali oni od kobiety
250 tysięcy. Po dłuższych targach zgodzili się na 60 tysięcy, z czego połowa tytułem zadatku. Ustalili też, że komunikować się będą przez adwokata Greena. Wszystko poszłoby gładko, jak setki innych takich interesów, i sprawa nie trafiłaby do kroniki Krylenki ani na tę stronicę, tym bardziej na posiedzenie SOW narkomu, gdyby żona aresztanta nie zaczęła żałować pieniędzy, gdyby nie przyniosła Greenowi tylko 15 tysięcy zaliczki zamiast 30, a najważniejsze, gdyby, jak to płocha niewiasta, w ciągu nocy nie doszła do wniosku, że adwokat jest za mało solidny, co sprawiło, że rano popędziła do kogoś innego, do rzecznika przysięgłego Jakułowa. Nie wiadomo dokładnie kto, ale zdaje się, że to Jakułow postanowił złapać za rękę śledczych. Interesującą stroną tego procesu jest, że wszyscy świadkowie, poczynając od pechowej żony, starają się składać zeznania na korzyść podsądnych i bagatelizować dowody obciążające. Na procesie politycznym nie jest to możliwe. Krylenko tłumaczy, że to z uwagi na ich filisterski światopogląd, że czują się oni obcy naszemu Trybunałowi Rewolucyjnemu. My zaś ośmielimy się zauważyć tu po filistersku. A może świadkowie nauczyli się strachu w ciągu półrocza dyktatury proletariatu? Przecież to trzeba dużej odwagi, żeby oskarżać śledczych rew Trybunału. A co później z człowiekiem będzie? Interesująca jest też argumentacja oskarżyciela. Przecież jeszcze przed miesiącem podsądni byli jego współpracownikami, współbojownikami, pomocnikami. Byli ludźmi bez reszty oddanymi interesom rewolucji. Jeden zaś z nich, Leist, był nawet surowym oskarżycielem, gotowym ciskać pioruny i błyskawice na każdego, kto się ośmieli podnieść rękę na nasze zasady. I co teraz o nich powiedzieć? Skąd wziąć materiał do oskarżenia? Bowiem łapówka sama przez się nie jest wystarczającym obciążeniem. A wiadomo skąd. Przeszłość, ankieta. Jeśli się przyjrzymy temu Leistowi, to znajdziemy nadzwyczaj ciekawe dane. Jesteśmy zaintrygowani, czy to jakiś awanturnik z przeszłością? Nie. To syn profesora Uniwersytetu Moskiewskiego. A sam profesor też nie jest zupełnie zwykły, lecz taki, który ocalał w trakcie 20-letnich nawrotów reakcji z tego powodu, że odnosił się zupełnie obojętnie do wszelkiej polityki. Ale nie bacząc na reakcję, Krylenko też zdał nieźle jako ekstern. Co tu się dziwić, że syn jego został dwulicowcem? A Podhajski? Ten jest synem jakiegoś urzędnika sądowego, na pewno czarnosecińca, bo jakby mógł inaczej przez 20 lat wysługiwać się carowi. A synalek też szygował się do sądzenia innych. Przyszła rewolucja, więc zaszył się wrew trybunale. Jeszcze wczoraj wyglądało to szlachetnie, dziś to ohydne. Najpodlejszy z całej trójki to rzecz jasna Google. Był wydawcą. I cóż to proponował robotnikom i chłopom w charakterze strawy duchowej? Karmił szerokie masy literacką zgnilizną, nie dziełami Marksa, tylko książkami burżuazyjnych profesorów, osławionych w całym świecie. Tych profesorów to jeszcze zobaczymy na ławie oskarżonych. Siedzi się i nie może się nadziwić, Krylenko, co za typki zdołały wślizgnąć się do kadry rew Trybunału. My też nie możemy wyjść z podziwu, z kogóż to składają się robotniczo-chłopskie rew Trybunały. Dlaczego proletariat kazał niszczyć swoich wrogów właśnie ludziom tego rodzaju? A dopiero ten adwokat Green, swój człowiek w komisji śledczej, który może uzyskać zwolnienie dla nie wiedzieć kogo, to typowy przedstawiciel tego podgatunku rodzaju ludzkiego, który Marks nazwał pijawkami ustroju kapitalistycznego, w skład którego wchodzą prócz wszystkich adwokatów także wszyscy żandarmi, duchowni, a nadto rejenci. Jak się zdaje, Krylenko sił nie żałował, żądając bezlitośnie ostrego ukarania podsądnych, bez wdawania się w sprawy indywidualnych odcieni i stopnia winy, ale jakiś niedowład, jakieś odrętwienie padło na rześki zwykle trybunał, także ledwie zdołał wymamrotać śledczym po 6 miesięcy więzienia adwokatowi grzywnę. Jedynie korzystając z prawa WCIK do nieograniczonych kar, Krylenko osiągnął tam, w dawnym hotelu Metropol, tyle, że śledczym wrzepiono 10 lat,
a krwiopijcy adwokatowi 5 z konfiskatą całego majątku. Krylenko znów kazał mówić o swojej czujności i obały włos, a dostałby tego swojego trybuna. Zdajemy sobie sprawę, że zarówno wśród ówczesnych rewolucyjnych mas, jak wśród naszych dzisiejszych czytelników ten niefortunny proces może podkopać wiarę w nieziemską czystość Trybunału. Z tym większym onieśmieleniem przechodzimy więc do następnego procesu, który dotyczy instytucji jeszcze jaśniejszą aureolą świętości otoczonej. C. Sprawa Kosyryjewa, 15 luty 1919 roku. Kosyryjew i jego kamraci Libert, Rotenberg i Sałowiow służyli z początku w Komisji Zaopatrzenia Wschodniego Frontu, jeszcze w czasie walk z wojskami konstytuanty, przed kampanią przeciw Kołczakowi. Stwierdzono, że na tych stanowiskach potrafili oni zagarnąć od 70 tysięcy do 1 miliona rubli jednorazowo, że rozjeżdżali kłusakami, że hulali z siostrami miłosierdzia. Ich komisja zdobyła dla siebie willę, automobil, ich magazynier urządzał libację w restauracji Jar. Nie tak sobie zwykle wyobrażaliśmy rok 1918, ale Reftrybunał takie daje nam świadectwo. Zresztą nie o to chodzi w tej sprawie. Nikogo z nich za sprawki na wschodnim froncie nie sądzono. Ba, wszystko im zostało wybaczone, aż dziw nad dziwy. Ledwie tylko zlikwidowano ich komisję zaopatrzenia, a już wszystkich czterech, na dodatek jeszcze jakiegoś Nazarenkę, byłego włóczęgę z Syberii, koleżkę Kosyryjewa z kryminalnej katorgi, powołano do utworzenia Kolegium Kontrolno-Rewizyjnego WCK. Oto czym było to kolegium. Miało ono pełne prawo do kontrolowania prawomocności działań wszystkich pozostałych organów ČK, prawo odwołania i rewizji każdej sprawy w dowolnym stadium postępowania oraz prawo anulowania decyzji wszystkich innych organów WCK, z wyjątkiem tylko samego prezydium tej instytucji. Nie jest to mało. Druga z kolei instancja w WCK, ustępująca tylko prezydium, pierwszy szereg to Dzierżyński, Uricki, Peters, Łaciś, Międrzyński i Jagoda, a zaraz potem oni. Tryb życia naszych przyjaciół nie uległ przy tym zmianie. Bynajmniej nie dali się opanować pysze i zarozumialstwu z jakimś tam Maksymiczem, z jakimś Lońką, Rafaelskim i Mariupolskim, nie mającym nic wspólnego z organizacjami komunistycznymi, w mieszkaniach prywatnych i w hotelu Savoy, urządzają sobie wystawne przyjęcia, królują tam karty, w puli jest po 1000 rubli, wódka i kobiety. Kosyryjew mebluje luksusowo dom, 70 tysięcy, i nie gardzi wynoszeniem z WCK srebrnych łyżek stołowych, srebrnych kubków. A skąd się to wzięło w WCK? A nawet zwyczajnych szklanek. Oto gdzie kieruje on swą uwagę, bynajmniej nie w stronę spraw ideowych. Oto czego mu potrzeba od ruchu rewolucyjnego. Zarzekając się teraz pobranych łapówek, ten czołowy czekista nawet okiem nie mrugnie, łżąc, że ma 200 tysięcy rubli spadkowych w Chicago w banku. Wyobraża sobie widać realnie taką możliwość równolegle z rewolucją światową. Jak tu zrobić prawidłowy użytek ze swojego nadludzkiego prawa do aresztowania i do zwalniania każdego, kogo dusza zamarzy? Najlepiej chyba upatrzyć sobie tę rybkę, która złotą ikrę niesie. A takich rybek w 1918 roku było niemało w sieci. Przecież rewolucję robiono zbyt pośpiesznie. Nie dopilnowano tego i owego. Ile też klejnotów, naszyjników, bransolet, obrączek, kolczyków zdążyły pochować te burżujskie damulki. A później nawiązać kontakty z rodzinami aresztowanych przez jakiegoś pośrednika. Takie figury też widnieją na tym procesie. Jest wśród nich 22-letnia Uspięskaja. Ukończyła petersburskie gimnazjum, na wyższe studia się nie dostała. Nagle wybuchły Sowiety, więc wiosną 18 roku Uspięskaja zjawiła się w WCK, proponując swoje usługi w charakterze informatorki. Wygląd miała odpowiedni, więc ją wzięto. O donosicielstwie Krylenko pisze, że samo przez się nie jest ono w naszych oczach niczym godnym potępienia. Uważamy to za nasz obowiązek.
Nie hańbi sam fakt zajmowania się tą czynnością, jeżeli tylko człowiek dochodzi do wniosku, że jest to czynność niezbędna dla interesów rewolucji, to powinien się jej podjąć. Ale niestety Uspienskaja, jak się okazuje, nie ma politycznego credo. To jest najgorsze. Mówi sama. Zgodziłam się, by mi płacono określone procenty od każdej sprawy. I jeszcze miała dzielić się po połowie z kimś, kogo Trybunał chroni, nie pozwalając wymienić z nazwiska. Krylenko takiego oto używa języka. Uspienskaja nie figurowała w spisach pracowników WCK i pracowała od sztuki. Zresztą oskarżyciel ma ludzkie podejście i tak wyjaśnia. Przyzwyczaiła się dziewczyna do nieliczenia się z pieniędzmi, co znaczy dla niej nędzne 500 rubli miesięcznej pensji w Komitecie Gospodarki, kiedy jedno poparcie popchnąć sprawę kupca, który chce, żeby mu zdjęto plomby ze składu, daje jej 5000 rubli, a inne, chodzi o mieszczerską Grefs, żonę aresztowanego, 17000. Nadto Uspienskaja niedługo była szeregową konfidentką. Z pomocą wybitnych czekistów już po kilku miesiącach została członkinią partii i funkcjonariuszką śledczą. Ale wciąż jakoś nie możemy dojść do sedna sprawy. Mieszczerski, właściciel dużych zakładów, został aresztowany za niechęć do ustępstw w trakcie gospodarczych pertraktacji z rządem sowieckim, reprezentowanym przez Łarina. Jego żonę, podejrzaną o ukrywanie kosztowności i walut, czekiści zaczęli szantażować. Przychodzili sam do niej, rysując sytuację męża coraz to czarniejszymi barwami i żądając coraz większych sum za wykup z więzienia. Mieszczerska Drews, doprowadzona do rozpaczy, sama doniosła o tym szantażu. Jej powiernikiem był rzecznik przysięgły Jakułow, ten sam, który już wsypał śledczych łapowników i, jak widać, żywił klasową nienawiść do całego systemu proletariackiej procedury sądowej i pozasądowej. Też popełnił klasyczny błąd. Zamiast po prostu uprzedzić towarzysza Dzierżyńskiego i wszystko załatwić w rodzinie, kazał wydać Mieszczerskiej numerowane asygnaty, jakimi miała zapłacić łapówkę, i posadzić za kotarą w jej pokoju stenotypistkę. I tu zjawił się niejaki Goleniuk, serdeczny druh Kosyriewa, żeby ustalić cenę wykupu. Zażądał 600000 rubli. W ten sposób zastenografowane zostały wszystkie aluzje Godeluka do poparcia, jakie mu okazują Kosyriew, Sołowiew i inni komisarze. Wszystkie jego opowieści o tym, kto w WCK bierze i po ile tysięcy, a także uwiecznione zostało w stenogramie, jak Godeluk wziął 12000 zaliczki i jak wydał Mieszczerski przepustki do WCK, już wypisane przez kolegium kontrolno-rewizyjne, przez Liberta i Rotenberga, bo tam w WCK miano się dalej targować i wtedy został nakryty. I tak się stropił, że złożył zeznania. A Mieszczerskaja zdążyła już odwiedzić kolegium kontrolno-rewizyjne i już zażądano stamtąd akt jej męża dla kontroli. Ale chwileczkę, toż takie rewelacje plamią anielskie szaty czeki. Czy aby przy zdrowych zmysłach jest ten przewodniczący moskiewskiego reftrybunału, czy to jego sprawa? Otóż była taka chwila, chwila, którą ukryto przed nami w zakamarkach naszej majestatycznej historii. Okazuje się, że pierwszy rok działalności czeki wywarł raczej odstręczające wrażenie nawet na partii proletariatu, która jeszcze nie do wszystkiego się przyzwyczaiła. Zaledwie jeden rok, tylko pierwszy krok był zrobiony przez WCK, a już, jak to niezupełnie jasno pisze Krylenko, powstał konflikt między sądem i jego funkcjami, a pozasądowymi funkcjami czeki. Konflikt, który podzielił w tym okresie partie i robotnicze środowiska na dwa obozy. Dlatego też sprawa Kosyriewa mogła w ogóle być wszczęta. Dotychczas wszystko uchodziło płazem i mogła być rozdmuchana aż do rozmiarów ogólnopaństwowych. Trzeba było ratować WCK. Ratować WCK! Sołowiew prosi Trybunał o pozwolenie na wizytę u siedzącego w tagańskim więzieniu, niestety nie na Łubiance, Godeluka, aby z nim porozmawiać. Trybunał odmawia. Wówczas Sołowiew znajduje drogę do celi Godeluka, także bez Trybunału. Tu dziwnym trafem Godeluk od razu ciężko zapada na zdrowiu. A tak,
Trudno tu mówić o złej woli Sołowiowa, składa grzeczny ukłon Krylenko. I czując, że śmierć nadchodzi, Godeluk gorzko żałuje, iż mógł tak oszukać czekę. Prosi o papier i odwołuje na piśmie wszystko. Nieprawdą jest, co kłamliwie mówił Kosyriewowi i innym komisarzom WCK, a także to, co zostało zastenagrofowane za kotarką. Wszystko jest nieprawdą. Ale kto te przepustki wypisał? Nalega Krylenko. Toć przepustki dla Mieszczerskiej nie wzięły się z powietrza. Nie, oskarżyciel nie chce twierdzić, że Sołowiow jest zamieszany, bo tu nie ma wystarczających danych, ale wyraża przypuszczenie, że pozostali na wolności obywatele z masłem na głowie mogli posłać Sołowiowa na Tagankę. Byłby tu moment najwłaściwszy, by poddać przesłuchaniu Liberta i Rotenberga. Nawet ich wezwano, ale się nie stawili. Po prostu nie przyszli. Uchylili się. No to przepraszam, dawajcie tu Mieszczerską. Ale wyobraźcie sobie, że ta zachukana arystokratka też miała dość czelności, by nie zjawić się na wezwanie ref Trybunału. Po historii z łapówką Mieszczerski został wypuszczony na odpowiedzialność Jakułowa i uciekł z żoną do Finlandii. Za to Jakułowa w chwili, gdy Kosyriew stanął przed sądem, też już zdołano zamknąć. Znaleziono dla niego paragraf. Składał zeznania już pod konwojem, prowadzony z więzienia i wkrótce, mamy nadzieję, doczekał się rozstrzelania. A teraz wciąż się dziwimy, jak mogło tak rozplenić się bezprawie? Dlaczego nikt z tym nie walczył? A Godeluk odwołał i jest konający. A Kosyriew do niczego się nie przyznaje. A Sołowiow jest w ogóle niewinny i nie ma komu zadawać pytań. Za to jacy świadkowie odwodowi z własnej woli zjawili się w Trybunale. Zastępca przewodniczącego WCK, towarzysz Peters i nawet sam Felix Edmundowicz przybył zaniepokojony. Pociągłą, tchnącą żarem twarz ascety obrócił ku zastygłym sędziom i z przejęciem występuje w obronie niewinnego Kosyriewa, w obronie jego najwyższych moralnych, rewolucyjnych i zawodowych zalet. Zeznania te niestety nie zostały w książce przytoczone, lecz Krylenko pisze: Sołowiow i Dzierżyński wynosili tu pod niebiosa wspaniałe zalety Kosyriewa. O, nieostrożny panie chorąży, po 20 latach przypomną ci na Łubiance ten proces. Łatwo się domyśleć, co mógł mówić Dzierżyński, że Kosyriew to żelazny czekista, bezlitosny wobec wrogów, że jest dobrym towarzyszem. Gorące serce, chłodna głowa, czyste ręce. Tak oto staje przed nami spiżowa, rycerska postać Kosyriewa, oczyszczona ze śmiecia oszczerstw. Prócz tego biografia świadczy o jego nietuzinkowej sile woli. Przed rewolucją był kilkakrotnie sądownie karany i tak jakby przeważnie za morderstwa, za to, że w mieście Kostromie podstępem w celu ograbienia przedostał się do mieszkania staruszki Smirnowej i zadusił ją gołymi rękoma. Następnie za prośbę ojcobójstwa i za zabicie kolegi, mające na celu wykorzystanie jego paszportu. W pozostałej ilości wypadków Kosyriew odpowiadał za oszustwo, a w ogóle wiele lat spędził na katordze. Zrozumiały jest jego pęd do wystawnego życia i tylko carskie amnestie go ratowały. W tym miejscu surowe, słuszne głosy najwybitniejszych czekistów przerwały tok mowy oskarżycielskiej, przypominając, że te wszystkie poprzednie wyroki były dziełem burżuazyjno-ziemiańskich sądów i że nie mogą być brane pod uwagę przez nasze nowe społeczeństwo. Ale co to? Pan chorąży zagalopował się z oskarżycielskiej trybuny ref Trybunału, wyrąbał w odpowiedzi tę radę tak dalece podejrzaną ideową, że aż nie wypada nam jej przytaczać w tym regularnym szyku trybunalskich procesów. Jeżeli w dawnym carskim sądownictwie było w ogóle coś dobrego i godnego naszego zaufania, to był to jedynie sąd przysięgłych. Do sentencji sądu przysięgłych można było zawsze mieć zaufanie. Odsetek omyłek sądowych był tak minimalny. Tym boleśniej jest słyszeć podobne twierdzenia z ust towarzysza Krylenki, że 3 miesiące wcześniej
Na procesie prowokatora Romana Malinowskiego, którego Lenin faworyzował, nie bacząc na to, że stawał już 4 razy przed sądem za przestępstwa kryminalne, człowieka, który mimo to dokooptowany był do KC i został posłem do Dumy, rzecznik władzy oskarżającej zajął pozycję klasowo wyważoną. W naszych oczach każde przestępstwo jest produktem danego systemu społecznego i w tym sensie fakt, że ktoś był karany na podstawie praw społeczeństwa kapitalistycznego za carskich czasów, nie jest dla nas czymś, co plami człowieka raz na zawsze. Znamy wiele przykładów, gdy w naszych szeregach znaleźli się ludzie mający w przeszłości podobne fakty, ale nigdy nie wyciągaliśmy z tego wniosku, że trzeba wyrzucić takiego człowieka z naszego środowiska. Człowiek znający nasze zasady nie powinien obawiać się, że jakaś kara odbyta w przyszłości postawi go poza naszymi szeregami. Widzicie, jak partyjnie potrafił się wyrażać towarzysz Krylenko? A w tym wypadku z winy jego błędnych wywodów padł cień na rycerską postać Kosyriewa. I powstała taka sytuacja, że towarzysz Dzierżyński zmuszony był na rozprawie oznajmić: mignęła mi na sekundę, no tylko na sekundę, myśl, czy aby obywatel Kosyriew nie jest tu ofiarą politycznych namiętności, które ostatnimi czasy rozgorzały wokół Komisji Nadzwyczajnej. Krylenko połapał się w lot. Nie chcę i nigdy nie chciałem, by ta sprawa przestała być procesem przeciwko Kosyriewowi i Uspieńskiej, stając się procesem przeciw WCK. Nie tylko tego nie mogę pragnąć, lecz winienem ze wszystkich sił z tym walczyć. Na czele Komisji Nadzwyczajnej zostali postawieni najbardziej odpowiedzialni, uczciwi i wypróbowani towarzysze, którzy wzięli na swoje barki ciężki obowiązek zadawania ciosów wraz z ryzykiem, że mogą się omylić. Za to rewolucja powinna im wyrazić wdzięczność. Podkreślam tę stronę sprawy, aby mi nikt później nie mógł powiedzieć, że stałem się narzędziem politycznej zdrady. Ale powiedzą mu to. Główny oskarżyciel stąpał po ostrzu noża. Ale miał, jak widać, jakieś kontakty jeszcze z czasów konspiracji, dzięki którym dowiadywał się, jaki obrót przyjmą sprawy jutro. Widać to z przebiegu paru procesów i tego również. Były jakieś powiewy w początkach 1919 roku, że już dosyć, że czas już okiełznać WCK. Tak, była taka chwila i znakomicie jest to wyrażone w artykule Bucharina, tam gdzie mówi on, że miejsce prawa rewolucji powinna zająć rewolucyjna praworządność. Wszędzie ta dialektyka. I z ust Krylenki wyrywa się nawet: Reftrybunał powinien zająć miejsce nadzwyczajnej komisji. Zająć miejsce? Powinien on zresztą budzić nie mniej strachu w sensie realizacji systemu odstraszania, terroru i gotowości do ciosu, niż budziła Komisja Nadzwyczajna. Budziła? Więc już ją pochował. Chwileczkę. Chcecie zająć jej miejsce? A czekiści gdzie się podzieją? Groźne chwile. Tu już warto nawet składać zeznania w długim do pięt szynelu. Ale może źródła wasze kłamią, towarzyszu Krylenko? Tak. Niebo nad Łubianką zaćmiło się w tych dniach i cała ta książka mogła była mieć inną treść. Ale myślę, że pokwapił się żelazny Felix do Włodzimierza Ilicza, porozmawiał, wyjaśnił to i owo i mgły się rozproszyły. Chociaż po 2 dniach, 17 lutego 1919 roku, WCK pozbawiona została swoich sądowych, ale pozasądowe zostały w mocy prawa, uprawnień, ale nie na długo. A nasza jednodniowa rozprawa jeszcze przez to się skomplikowała, że podła Uspieńskaja zachowała się obrzydliwie. Nawet siedząc już na ławie oskarżonych, obrzuciła błotem jeszcze innych wybitnych czekistów, wcale nie wplątanych w ten proces, nawet samego towarzysza Petersa. Okazało się, że wykorzystała jego czyste nazwisko do swoich operacji szantażowych. Całkiem bez ceregieli siadywała już w gabinecie Petersa przy jego rozmowach z innymi pracownikami wywiadu. Teraz robi ona aluzję do jakichś ciemnych spraw
z przedrewolucyjnej przeszłości towarzysza Petersa w Rydze. Widzicie, jaka żmija wyrosła z niej w ciągu 8 miesięcy, nie bacząc na to, że przez cały ten czas przebywała pośród czekistów.